Świąteczna akcja Paczka dla seniora zorganizowana przez Centrum i Ośrodek Medyczny Sióstr Elżbietanek spotkała się z tak dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, że pomysłodawcy obdarowali nie tylko swoich podopiecznych, ale również podopiecznych z innych domów opieki. Do szkół cieszyńskich, szkół średnich, szkół podstawowych został rozesłany mail z taką inicjatywą i z propozycją włączenia się. Część szkół odpisała, część nie, ale większość szkół się włączyło, więc to było takie zaskoczenie, kiedy nie spodziewałem się, że któraś z szkół na przykład faktycznie zbierają, tworzą te paczki i tu nagle mi wszyscy teraz dzwonią: panie Krystianie, proszę podjechać, mamy 40 paczek. Panie Krystianie, proszę podjechać, mamy 20 paczek. No i faktycznie włączyło się bardzo dużo szkół średnich, szkół branżowych, szkół podstawowych. Również w inicjatywę włączyła się Biblioteka Miejska w Cieszynie, Straż Pożarna, Krasna, Mnisztwo, Bobrek, Hospicjum, różne też wspólnoty chrześcijańskie, więc tych paczek naprawdę było bardzo dużo, więc no stwierdziliśmy, że trzeba się dzielić, więc również paczki zostały przekazane do innych domów pomocy. To nie jedyna akcja przeprowadzona przez Centrum i Ośrodek Medyczny, podkreśla dyrektor tej placówki. Mieliśmy kilkunastu wolontariuszy, osoby pisały projekty społeczne. Dzięki temu na terenie Cieszyna, czy też powiatu cieszyńskiego zebraliśmy ponad 500 książek i stworzyliśmy tu taką bibliotekę dla naszych podopiecznych. Również z tych projektów zostały różne sprzęty zakupione, które zostały wykorzystane czy na terapię, do pracy z pacjentami. Dalej zachęcamy, bo te wszystkie projekty z Caritasu miały prowadzić do tego, że również stworzymy tutaj grupy wolontariuszy, więc którzy na przykład przyjdą czytać książki, pobyć z seniorami, więc myślę, że to się gdzieś w jakimś okresie czasu wydarzy, tylko no, na wszystko potrzebujemy czasu. Podopieczni Centrum i Ośrodka Medycznego Sióstr Elżbietanek przekonali się, że czas Bożego Narodzenia to czas prawdziwych cudów. Znajdujemy się w Fundacji Świętej Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie. Fundacja została powołana 10 lat temu, właśnie w tym roku mamy jubileusz, 10 lat temu przez siostry Elżbietanki, które w Cieszynie powołały fundację. Fundacja prowadzi kilka podmiotów medycznych, między innymi Centrum i Ośrodek Medyczny, tu gdzie właśnie pracuję. Centrum prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny oraz zakład opiekuńczo-leczniczy ogólny. No, zajmujemy się osobami, które potrzebują takiej już opieki długoterminowej. Są to osoby, które, no, którym już tak całkowicie trzeba się zająć. Siostry również prowadzą tutaj, czy fundacja prowadzi dzienny dom opieki Tabor. To jest, z tego co wiem, jedyny tego typu ośrodek, chyba w całym powiecie nawet i w takiej szerszej okolicy. Też jest to bardzo ciekawa inicjatywa, bo tak w cudzysłowie możemy powiedzieć, że to jest takie przedszkole dla seniorów. Przed ósmą busik wyjeżdża tutaj od nas, zabiera osoby, które będą przez cały dzień w tym ośrodku, właśnie tych seniorów. O godzinie ósmej zaczynają śniadanie, mają zajęcia, terapię, jest pielęgniarka, różnego rodzaju wycieczki, kawa, herbata, obiad. Zajęcia się kończą o godzinie 16, więc i z powrotem odwozimy seniorów do miejsca zamieszkania. Fundacja również prowadzi w Tarnawie rodzinny dom opieki. Tam siostry mieszkają razem z podopiecznymi, no i tworzą właśnie taki rodzinny ośrodek. Oprócz tego tutaj na terenie fundacji na Katowickiej 1, oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem, również znajduje się dom opieki Kana. To jest akurat ośrodek, gdzie nie mamy kontraktu z Narodowym Funduszem, więc tam jest po prostu na zasadach komercyjnych. Tam też mamy osoby, które wymagają opieki.
Jeżeli chodzi o ten teren, tutaj klasztor i Katowicką 1, to tutaj mamy jako fundacja 101 podopiecznych, plus jeszcze osoby, które uczęszczają do tego dziennego domu opieki, ale pamiętamy, że siostry również jako zgromadzenie bezpośrednio prowadzą dom DPS, Betania, prawda, bo to jest takie pierwsze dzieło, które tutaj siostry prowadziły. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.